Hejka kochani, witajcie na naszym kanale. W dzisiejszym odcinku przychodzimy do Was z bardzo nietypowym filmikiem, który do tej pory nie pojawił się na naszym, ani jak patrzyłyśmy to na innych kanałach hobby horse'owych. Jest to specjał na 9000 subskrypcji, a jest to, uwaga, uwaga, głosowanie hit czy kit w różnych dziedzinach typu jeździectwo, Star Stable, znajdzie się też oczywiście hobby horsing, bo na tym przeważnie będziemy się skupiać, także zapraszamy do oglądania. My już jesteśmy, powiedzmy, na wizji. Mamy tutaj przed nami planszę to czy tam to hobby horse, pochodzą one z Instagrama Equestrian Plansze, bardzo serdecznie polecamy. No i zaczynamy nasze głosowanie. Pierwsze to Kepi Hevo Stali czy Ponitali? Kepi Hevo Stali. A ile? Ponitali. Ja Kepi Hevo Stali, czyli porówno. Mamy porówno, ponieważ Ailusia woli Ponitali, my wolimy Kepi Hevo Stali. Teraz przedrostek. Czy wolimy z przedrostkiem, czy bez? Z. Z. Zdecydowanie z przedrostkiem. Skoki czy ujeżdżenie? Brzmi. No, lepiej brzmi. Skoki czy ujeżdżenie? Skoki. Skoki. Ujeżdżenie. Porówno. W sensie więcej osób głosowało na skoki, ale i tak jest porówno. Telefon mi zaraz się wygaśnie. Parkour czy pojedyncza przeszkoda? To zależy. To ja zależy, jak skomplikowany jest parkour. Ja bym tak na przykład ze trzy przeszkody po prostu... Nie aż parkour, ale nie tylko jedna. I chyba parkour wolę. Ja chyba pojedynczą przeszkodę, bo na parkurze na zawodach to ja praktycznie ledwo zipałam na ostatniej przeszkodzie. No bo nigdy nie trenowałyśmy. Nie, ale akurat tam to faktycznie najgorszy był ten szereg, on był za ciasny. No, nie było najazdu totalnie. Co do zawodów, to jest odcinek na kanale, bardzo serdecznie zapraszamy. I przechodzimy do następnego pytanka. Skoki powyżej 100 cm czy poniżej 100? No z mojej formy ostatnio to poniżej. Powyżej. Powyżej. Mamy porówno. A co do parkouru i pojedynczej przeszkody, to było... Można powiedzieć, że było porówno... Dobrze. Kupiony hobby horse czy własnoręcznie zrobiony? Dostanięty od Hanami. Ja też. No to można powiedzieć, że własnoręcznie zrobiony. Ja też jestem za własnoręcznie zrobionym. Tutaj u nas wygrywa własnoręcznie zrobiony. Treningi na podwórku czy treningi w terenie? Trudno powiedzieć. Na podwórku, bo w teren, żeby tam przetachać te przeszkody, nie ma opcji. No, na podwórku zdecydowanie. Na jak cross na przykład. Tak, tylko naturalny. Chodzi... Rozumiem, tylko chodzi o to... Ale mówimy o takim treningu raczej przez przeszkody takie stacjonarne. Tak, że na przykład czy wolisz sobie do ogródka wynieść albo tam na osiedle, czy wolisz tachać to na przykład do lasu? To chyba oczywiste. No, czyli wszystkie jednogłośnie, że na podwórku, nie? A ja? Kantar czy ogłowie? Ogłowie. Ty się na czym wolę jeździć? Tak. Ogłowie wyglądają mega sport. No. A kantar się suwa też. Na chrapniki na boki. Na chrapniki, na chrapnik. No, a Ilusia? Bo ja ogłowie. Ja chyba też ogłowie. No, ogłowie są mega fajne. I przechodzimy do następnej planszy. Czyli rasy koni, SSO, hit czy kit. Ja dawno w SSO nie gram, tak jak reszta osób, ale postanowiłyśmy, że dobra, idziemy, to jest specjał, więc można tam po prostu, no, głosować na każdy temat. Ja z moim życiem be like. Koń oldenburski, hit czy kit? Kit, bo mają posklejane grzywy strasznie. Trel. Oto te, co wygląda jak zupka chińska nieudana. Tak. Nie wiem. W sensie oczywiście bez urazy, to jest tylko nasze zdanie, zapomniałyśmy napomknąć. Oldenburgi hit. Kucyk jurweski hit. Nie, takie kit. Słabe, są takie grube. Są strasznie styte i mają takie... Ogony mają takie mega zlepione i to wygląda dosłownie jakby to była jakaś choinka, nie ogon. No to niech będzie kit. A mustangi są super. Tak, mustangi mają super animki. No te nowe są git, ale że aż hit, no to... No niech będzie. Kucyko... Cinquecej. Nie znam. O, dzięki. One są mega ładne, bo to są takie kucyki, ale tak jakby takie trochę jak miniaturki, tylko większe, więc one w SSO są fajnie zrobione i to jedna z tych ras, która mimo, że już są parę lat, to nadal wyglądają fajnie i są w miarę aktualne, więc hit. No to hit. Fiński. Koń fiński. Nie, jeszcze westfalski. Aha, tak. Westfalskiego nie widziałam, ale nie, chyba nie. Mi się przewinął i był taki sobie, ale nie wiem. Nie, ja będę... Nie wypowiem się. No to nie, ja tutaj pomijamy.
koń fiński. Nie. No, on jest ładny, Kit. Ale też ja kupiłam... trochę ma taką płaską grzywę. W sensie grzywy można różne fryzury, ale ja kupiłam konia fińskiego i dwa tygodnie potem były Araby i one te fińskie no, są okej okay i są fajne, ale takie są rasa koni z typu, w sumie to jestem taki sam jak trzy inne rasy, ale i tak nazwali mnie inną rasą. Ha, i kiedyś myślałam, że to Andaluzy, bo są bardzo podobne do Andaluzów. Nie, są strasznie niziutkie, takie huculki trochę. Dobra, no czyli... Czekaj, czy ja mówię o tym samym koniu, co ty? Koń fiński. Nie wiem. To podsumowując, mamy tak so-so. Shire hit, totalny hit. No, Shire są dosłownie... Kocham. Pintabiany. Pintabiany są ładne. Tylko... No te nowe. Ja lubię pintabiany, bo są od Arabków i te nowe też są git, ale... Ale te stare są takie kanciaste. Bo te stare były takie strasznie kanciaste i te oczy miały takie, jakby dwa trójkąty miały. Ale jeśli oceniamy nowe, to pintabiany nowe zdecydowanie hicior. No i następne pytanka, czyli rasy koni. Koni. Caldiera, odpowiadasz? Hit razy 10. Tak, bo koniki arabskie to jest ukochana rasa Kaldi. I ja też zdecydowanie jestem za Arabami. Hit. Kucyki szytlackie. One są takie słodziutkie, puchate. Hit. Tak, zdecydowanie tak. O, fryzy. Fryzy to hit. Koniki polskie. Ayla. Konie fryzyjskie, konik hit. Polski. Koniki polskie to jest akustyczne. Zdecydowanie hit. Tak. Hit. Fiordy też hit. O matko, ja następne zawody jadę na fiordy. Czyli za kim? Konie andaluzyjskie. No to się sypią no same hity. Hit. Tinkerki też są hitem, bo nie. Są takie fajne. Tak. Kucuły. Kucu. Skały też są hitem. Ja chcę powiedzieć na skałce, ja za nią tęsknię. Wolfram to też kucu. Tadzik też. A on tak fajnie galopuje, tak jakby się leciał w powietrzu dosłownie, bo ma długie i delikatne fule. Super. Dobra, jedziemy no, lecimy dalej. Tęsknię za skałkę, tęsknię za skałkę. Czapraki i maści. Dobra. Jasno-różowe na siwy. Tak, hit. Chyba, że jest to wach lub ogier. W sensie fajnie się komponuje, ale nie do chłopa. Zielony taki... na kasztanie. Zielony na kasztanie, hit. Zależy jaki zielony, ale ogólnie też taka hit. Butelkowa zieleń. Czerwony na gniady. Nie. To zależy jaki gniador, bo na przykład zdaniem kit. Taki jak u mnie w stajni Rajka jest czasami na lato, to ona jest wtedy jasna i w bordowym by fajnie wyglądała. Ale na przykład taki... czerwony. Ale taki bardziej właśnie rudawy czy coś, no to nie. Więc hit, to zależy. Zdaniem. Czyli porówno niech będzie, bo zależy po prostu od czerwonego. Niebieski na karym, do karego wszystko pasuje. Nie, granatowy na karym źle wygląda, bo go nie widzę. Ale taki albo niebieski. Brązowy. Ale niebieski na karym jest hitem. No, ale taki niebieski, wiesz, kojarzysz Wiem. Ten pasek od ogłowia Ramzesa, nie? Wiem. No to taki sobie wyobrażam i to fajnie na karym wygląda. No. Bordowy na skarobniadym. Nie. To tego nie widać. Hit. No. Biały na jabłko... Nie, przecież biały na jabłkowitym, no ludzie. Nie, to też jest kit. To się słabo odcina. Błękitny na... Jeszcze na takim mocno jabłkowitym... Karosrokaty. O, błękitny na karosrokaty to jest hicior. No, to też ładnie jest to wyglądał. Neonowy róż na gniado srokaty. Tak. Tadek, Tadzika sobie wyobraził. Nie, bym było za bardzo srokato. Nie, to by w miarę estetycznie wyglądało. Hit. No to porówno. Pomarańczowy na izabelowatym, no nie. Chyba nie. Kit. Nie. Za rudo. Za rudo, dokładnie. Lecimy dalej. Wersja jeździecka. Kantary z futerkiem. Hit. Zdecydowana hit. Ale na zimę. Ej, ale Bola ma ten nasz kantar no. z futerkiem. Ayla? Ale go tak uświniła. Ayla. No to jest jedyna wada tych kantarów z futerkiem, że jak na przykład koń w nich na wybieg chodzi, no. To potem tego nie ma, totalnie dramat. Ayla, hit czy kit? Kantary z futerkiem dla ciebie. Hit, one są takie cute. Brokatowe kopyta. Hit, ale nie na co dzień. Tylko tak na zawody na jakieś okazje. Na zawody i zależy od substancji, które są w tym. Mi się nie podobają takie brokatowe, takie błyszczące bardzo, ale mi się podobają takie połyskujące. Nie, w sensie takie brokatowe, no takie brokatowe, no na koniu, na kopytach, na przykład na jakieś święto czy coś, no to fajnie wygląda. Nie. Ale na co dzień, tak żeby ciągiem, albo na każde zawody, to już się robi za dużo. No to jak dajemy porówno? No. Kolorowy sprzęt.
Nie, na przykład ogłowia różowe, nie mogę nie, na to patrzeć. Zdecydowanie nie. Chociaż albo w Egipcie... Albo takie Barbie siodło. Chociaż w Egipcie był Arab, który jechał w takim wodoodpornym granatowym ogłowiu, to mega fajnie wyglądało. No. Ale to jest tylko wyjątek, bo na przykład czerwone ogłowie to już... Albo takie Barbie siodło. Oj nie, to tylko w Star Stable takie rzeczy. Nie, ale... Nie, ja widziałam na sprzedaż na Elixir kiedyś. Ale takie, ewentualnie takie wstawki, no to git. Czepki w naczółkach. Na kask. To takie z pomponikiem? Ale zaraz, zaraz. Ja no, nie wiem są takie, że jak masz kask, to są takie, takie z pomponem, jak ta. Dzieci takie jeżdżą. Tak, ja chcę mieć taki kask. Ja chcę mieć kask z pomponem. Ja chcę mieć kask z pomponem. Kit totalny. Hit. No to porówno. Ja chcę mieć kask z pomponem. Kask z brokatem to jest hit. To zależy, nie, bo jak jest cały taki chluśnięty brokatem, to jest... A daszek. Ale taki, w sensie nie daszek, ale na przykład taki trójkąt. Czarny kask taki, z daszkiem na srebrny brokat. Nie, z samym daszkiem to nie, ale na przykład jest taki trójkąt i on tak sobie połyskuje, to jest mega. Nie, no to, moim zdaniem to kit. No to porówno. Różowe bryczesy. Nie. Zależy po pierwsze jaki różowy. Bo na przykład taki delikatny, jasny róż, który wygląda trochę jak ten. No teraz na jakąś okazję, albo taki bardzo ciemny, brudny róż, to... Raz na jakiś czas to fajnie wygląda, ale taki totalny Barbie, notorycznie ciągle, to nie. Moim zdaniem kit, bo ja nie lubię takich jaskrawych kolorów, zwłaszcza na spodnie. Ale na przykład nie, no, takie... Nie każdy różowy jest jaskrawy. Ale na przykład takie jasne różowe, taki wiesz, no. Taki jaśniuteńki. Nie, ja nie lubię takich kolorów bryczesów. No to dajemy porówno. No, mogą być czarne, granatowe, beżowe, ewentualnie tam. Lecimy dalej. Kolorowe strzemiona. Nie mam nic do strzemion. Moim zdaniem na strzemiona nikt nie patrzy. Ja szczerze mówiąc, mój kontakt ze strzemionami zaczyna i kończy się na tym, kiedy je muszę wyregulować, poprawić i w ogóle. Tak to nie zwracam na nie uwagi. Więc dla mnie to jest po prostu obojętne. Ale na przykład wyobraźcie sobie wielokolorowe takie tęczowe strzemiona do czarnego siodła ujeżdżeniowego na zawodach. To była już tragedia moim zdaniem. Ujeżdżeniowe siodła są bardzo wygodne. Zależy, że takie metaliczne, opalizujące, to by były git, ale takie... Różowe. Takie na przykład takie, z takich jaskrawych kolorów, to nie. Nie, moim zdaniem kit. No to porówno. Czapraczek z futerkiem. Super. O, taki cute jest. No. Hit, zdecydowanie. Patenty. Zależy w czyich rękach. Rolkur. Nie, no żartuję. Rolkur to nie patent. Kiedyś był. Nie wnikajcie. Patenty są, więc na ten temat wolimy się po prostu nie wypowiadać, bo zależy po prostu od delikatności. Nawet nie o delikatności, ale o osobę, w której rękach jest. Otóż to. Patent. Dobra, następne. To czytam to o maści Hobby Horse'ów. Na to czekałam, bo chciałam akurat najwięcej pytań z Hobby Horse'ów, ale tak wyszło, że po prostu pododawałam troszeczkę pytań z innych dziedzin, ale przeważnie jest to odcinek Hobby Horse'owy. Lecimy. Jabłkowita czy siwa? Jabłkowita. Jabłkowita zdecydowanie. Gniady czy kasztan? Kto? Gniady. Gniady. Skałka... Kto mi to zrobił? Kto w ogóle takie pytanie daje? Skałka jest gniada. No niech będzie gniady. Gniady. Kasztela. Na cześć skałki. Karo srokata czy gniado? Gniado srokata. Gniado srokata. Siwa czy ciemnogniada? Siwa. Ciemnogniada. Ja jestem za siwą. Ruda, kasztan czy Izabel? Izabel. Izabel. Tarant czy jeleni? Tarant. Tarant. Dobra, tu nam szybko poszło i było przeważnie jednogłośnie. Lecimy dalej. Hit czy kit hobby horsing? O, ochraniacze na kilka zera. Kupię wam specjalnie. Zdecydowanie kit. Kupię wam na mikołajki pod choinkę. Nauszniki. Hit, zdecydowanie hit. Lonża. Hit. Kolorowa głowia. So. Kit. W sensie, bo takie na przykład jak ma faraon, to jest fajne. No. Ale to nie podchodzi pod kolorowe. Aha, no to kit. No to jest też takie czarne, no. W sensie, no chyba, że mówimy o takim ogłowie bardziej takim w typie prezenterki takie... na jakieś pokazy czasami, no to tak, ale ogólnie nie. Maski wyścigowe. Hit. Magiczne hobby horsy. Kit. W sensie... Ajla, wypowiedz się na ten temat. W sensie, nie mamy nic do tego, na jakich hobby horsach ktoś jeździ, ale nasze skojarzenia co do magicznych hobby horsów są bardzo, naprawdę bardzo... śmieszne, więc... Zależy jakie, na przykład takie w Hello Kitty, to nie ma się do niczego odnosić, po prostu takie Hello Kitty,
To nie, ale do starszej no nic nie ma. Irokezy. Irokezy to jest totalny hicior. No. No Ramzesek, powiedzcie mi, czy Ramzesek nie wygląda ładnie w tym. Ramzes no, nigdy Jadna. Nie chodzi w Irokezie. No wiesz co? A Jadzia. Jadzie cudziutka. Jadzia. No bo z tego się śmiejemy, że po prostu Ramzesowi te włosy strasznie oklapły. On wygląda jak jeżyk jakiś. Oklapły, a mam używa, muszę mu kiedyś postawić. Jazda z bacikiem, hit czy kit? Są, są. No ja nie jeżdżę Nie z mam batem. Nic do tego, kiedyś jeździłam, no, teraz nie jeżdżę. Nie jest mi potrzebny bat, wszystkie moje konie są energiczne. W sensie według mnie nawet nie chodzi o taki realizm, bo ja czasami tak mam, że mam takie zawahanie i jakbym się wtedy na przykład klepnęła bazikiem, no to było takie bardziej ten, ale tutaj ja nie potrzebuję, nie wypowiadam się na ten temat, nie jest to ani hit, ani kit. No nie mam nic do tego, ale nie mam też nic jakoś niesamowicie za. No, dobra. Do mnie przyszła. Dobry pies. Lecimy dalej. Hodowle Hobby Horse. Rose Mix. Znacie tą hodowlę? Sorry, nie. Ale nie. No to tutaj akurat się nie wypowiadamy, sobie ewentualnie doszukamy. VE. Hit. ORN. Nie znam. Ja też nie kojarzę. Coś mi się kiedyś przewinęło, ale teraz głupieje. Ja połowy hodowli po prostu nie pamiętam. Nie w sensie też. Znałam sporo, ale teraz coś mi wszystko powylatywało. Widziałam na pewno koniec tych hodowli, ale nie pamiętam ich. KLL. Też nie kojarzę. Nie znam. PTK. Też nie. HCK ja widziałam na OLX-ie. To nie jest HGK, to jest HCK i HCK są ładne. Prościutkie, w sensie, fajne. Które? HIO? Nie HIO. HIO ma HGK, HCK to inne. Bardzo fajne widziałam na OLX-ie, także dla mnie hicior. Okej. Okay. VRN. Na pewno gdzieś widziałam konia z tej hodowli, ale nie pamiętam jaki to był koń. I to jest ten problem. Ja nie kojarzę. TCC. No nie, ja się nie wypowiadam na temat hodowli. Też gdzieś widziałam. Kochani, przepraszamy was za to. No ja to stąd kojarzę tylko VE. W sensie, ja kojarzę jakieś hodowle, ale... URN ja kojarzę, ale nie kojarzę konia z tej hodowli. W sensie, coś mi świta, ale... Bo ja po prostu za bardzo się nie rozumiem w instagramowych hodowlach. O, dalej hodowle. Solku, hit. Fajne są, tylko no... zależy od modelu. No... Są, bo czasami są takie mi się nie podobają. Ale solku... No chyba hit. IGR są ładne. Ja widziałam kiedyś na Insta. I chyba na TikToku widziałam, ale nie jestem... Znacie coś stąd z domesów? OS, FT, MES i tyle. No i OS. OS-y są coś fajne, tylko mają trochę duże szyje, więc dla mnie takie są. Ale Fairy Tail są ładne, tylko ona otwiera zamówienia tak bardzo rzadziutko. MES-y są... No ładne. Mesy są pół na pół, bo trochę mi się te oczy jakoś tak mi nie podchodzą i to, że one są wtedy takie rozjechane na boki w tym miejscu tych oczu jakoś tak, ale tak poza tym to są ładne. Ros? Nie znam. LU? Też nie. AGSH? Nasza wiedza w skrócie. Lecimy dalej. Jedyna hodowla, którą powinnam znać, to HCA. To czy tamto? Ja jak daję koniom, to zazwyczaj są to jabłka albo rzeczy z natury, to tak to bardzo się nie rozumuje w smaczkach, jak są jakieś smaczki o dobrym składzie, to po prostu ewentualnie. Ale... Ja sobie zamówiłam z końskiej cukierenki i ogólnie wolę końską cukierenkę, bo wydaje mi się, że skład jest lepszy, ale też zamawiałam zwykłe po prostu smaczki, takie po prostu, a nie jakieś wymyślne ciasteczka, bo tam są zawsze jakieś posypki, lukry, bez względu na to, od kogo się kupuje, więc zostaję przy... Końskiej cukierence i tutaj to wszystko, tak? No. Dobrze. To czy tamto? Bryczesy czy leginsy? Bryczesy. Bryczesy. Są mocniejsze, wytrzymalsze. Nie. I lepiej noga przylega. Czyszczenie kopyt czy mycie wędzidła? Czyszczenie kopyt. To jest takie satisfaction. No chyba, że jest koń tak jak u mnie w stajni, po niedzieli, a w niedzielę konie mają wolne. I chodzi na padoku i nie pada deszcz długo, więc jest wszystko suche i to się tak ubija, że się tego nie da wygrzebać. Ja wolę mycie wędzidła, ponieważ czyszczenie kopyt Tadzikowi to jest hit, bo on się pcha, bo go młodsiści dlatego nauczyli, żeby się pchał i to jest tragedia. Snajper raz miał tak na kości zbite ten styl, żeby totalnie nie było widać strzałki. Bluza czy bezrękawnik? Bluza. Teren o wschodzie czy o zachodzie? O wschodzie. O wschodzie, ja raz taki zaliczyłam. Lej silikonowy czy zamszowy? Silikonowy. Wolę zamszowy. Raz wsiadłam. Przez przypadek kupiłam sobie bryczesy z silikonowym. I od tamtej pory nie chcę żadnego innego.
A Ilu, siedzisz w skórzanym, ty się ten, znaczy w zamszowym, więc zamszowy. No. Oficerki, czy sztyblety i czapsy? Sztyblety ogólnie, i czapsy, jeżdżę i w sztybletach, i w czapsach. Ogólnie ja zostaję przy samych sztybletach, ale wolałabym w przyszłości oficerki. Ja sztyblety i czapsy. Koszulka polo, czy koszulka techniczna? Nie wiem. Nie no, chyba polo fajnie wyglądają. Jedziemy dalej. Hobby horse, to czy tamto? Realistyk czy zwykły? Zwykły. Zwykły. Skokowy? Nie podobają mi się oczy realistyczne. Czy ujeżdżeniowy? Skokowy. Skokowy. Ja ujeżdżeniowy. A3 czy A4? A4. Takie jak Zazalia i Kasztelan. Ja A3. Czyli A3. Kucyk czy koń? Nie, nie są takie małe arty. Ogólnie, w sensie w hobby horse, to koń, zakładając, że Arabie się liczą do koń. No, koń w koń. Hobby horsach. Kupiony? Gdyby to był prawdziwy koń, to bym wybrała kucyka. Kupiony czy zrobiony samodzielnie? Zrobiony przez kanami. No czyli samodzielnie. Takie pytanko już czyli za darmo. Za darmo. Nie, kupiłam ci wtedy lody, kupiłam ci mnóstwo rzeczy. Jasne umaszczenie czy ciemne? Jasne i takie na granicy. Ja jasne. Długa grzywa czy krótka lub średnia? Krótka lub średnia. Ja też... No, krótka, krótka. Z odmianami czy bez? Z odmianami. Z odmianami, chociaż że nie lubię ich naszywać. Zwłaszcza, no, takich tych. Koń. Zwłaszcza takich po tych. Ładnie wyglądają. Takich wężykowatych nie lubię. Ale łatki lubię naszywać. Jedziemy dalej. Marki jeździeckie. To możemy w sumie sobie pominąć, ponieważ u nas się bardziej liczy jakość niż firma. Ale to jest bezczelne. Miałam dwie pary bryczesów, które były bardzo fajne. I to były bryczesy z Horsa i z HKM. To jest takie trudne. Teraz to czytam, to jazda na placu czy na hali? Na placu. Na placu. Na placu. Chyba, że zima. Wyjazd w teren czy trening? Zależy. W sensie na koniach? To w teren. Zależy. Nie, bo tak nie ciągle zależy. W teren bym nie mogła, ale ciągle trening też by było za dużo. No trochę. I ja też bym nie mogła ciągle w teren, ale wolę teren od treningu. Nowe ćwiczenia czy znane? Ja lubię poznać nowe rzeczy, więc ja zdecydowanie nowe. I to, i to. No, ja też to, i to. Czyszczenie to konia, czy mycie? Ja nigdy nie myłam konia tak wodą. Ale to byłoby zabawne, więc chciałabym spróbować mycia. Dla mnie to, i to jest fajne, chyba że no, koniem jest talek. Krótka grzywa czy długa? Krótka. Krótka, taka fiordzikowata. Taka średnia. Taka wydziobana przez skałkę. Spokojna jazda czy intensywny trening? Na skałce nie ma czegoś takiego jak spokojna jazda. No to dla mnie i to, zależy kiedy. Filmiki z jazdy czy zdjęcia z jazdy? Filmiki. Wysoka przeszkoda czy parkour? Takie dwie przeszkody, na które trzeba najechać. No można chyba zaliczyć jako parkour, nie? Tak. No to parkour. Kaldi, wysoka przeszkoda czy parkour? Nie wiem. Stacjonaty czy oksery? Ja wolę stacjonaty. Krzyżaki. Nie wiem, ja nie widzę dużej różnicy. W sensie to jest różnica dla konia, ale czy dla mnie jest? Nie wiem, nie sprawdzałam. Czyszczenie konia czy czesanie? Czyszczenie. Czyszczenie. Czesanie. Ja nienawidzę nie, bo jak mi jest żal, jak z tego takiego rzadkiego ogona wyrywam kolejne włosy. Jedno czy drugie, konie czy kuce? Ja jestem tak na granicy, arabki. W sensie, no, jeśli chodzi o takie prawdziwe... Chodzi to... o prawdziwe. Hucuki. Ja wolę konie, ale jeżdżę na kucu. Hucy. Hucu to jest kuc jeszcze. Skoki czy ujeżdżenie? Skoki. Ogólnie w stajni? Ja ogólnie wolałabym skoki, ale więcej jeżdżę w ujeżdżeniu. Ania, pamiętasz, jak miałyśmy spróbować wyciągniętego kusa? No, wygodnie było. Mi nie wychodziło. Ja to i to. Różnie lubię. Drążki czy kawaletki? Kawaletki. Kawaletki, takie najfajniejsze są takie na krzywo. No, kawaletki. O, tak. Indywidualne czy w grupie? Jeżdżę indywidualnie za każdym razem. Ja chyba wolę z Hanią jeździć. A ja różnie, zależy co. Pony Games czy Woltyżerka? Woltyżerka, bardzo bym chciała spróbować Woltyżerki. Woltyżerka. Galop w pełnym czy w półsiadzie? W pełnym i najlepiej jeszcze bez strzemion.
w pełnym siadzie, w półsiadzie, to nas instruktorka lubi dobijać galopem w półsiadzie. Na początku mnie bardzo bolało, potem mnie mam mniejsze zakwasy, ale teraz wróciły mi większe. Nie martwcie się. Nie mam różnicy, bo oba lubię, uwielbiam szybką jazdę. Nie martwcie się, moja instruktorka to sadystka, ja kiedyś wolę... mi kazała jechać koło w półsiadzie bez strzemion. Ja chyba wolę w półsiadzie, bo mam więcej adrenaliny. Jedziemy dalej. Ale w pełnym to, czy tamto... się bardziej kontroluje konia. Jazda w upale czy w mrozie? W upale. W mrozie odpowiem w imieniu Rajki. No, to zależy czy na hali, czy na tym. Na maneżu. No, na maneżu. Czarne bryczesy czy kolorowe? Czarne. 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 Koń do przodu czy koń do pchania? Koń do przodu. Do skałka, przodu. Raz taki. Włosy w kitkę czy warkoczyki? Kitka. Ja zawsze mam związane w kitkę. Dla mnie kitka, bo jest szybciej. Poza tym ja zawsze się czeszę do stajni na ostatnią chwilę. Warkocz, bo ja zrobię sobie warkocza w pół minuty, ale po prostu wtedy mi włosy nie wpadają do oczu, jak czyszczę kopyta. Smaczki, owoce i warzywa. Owoce i warzywa. Owoce mogę koniowi pożerać. No, kłus na oklep? Pamiętasz, Hania, jak dawałyśmy boli i koce? Tak. Kłus na oklep czy galop na oklep? Galop na oklep! Już jest koniec naszego odcineczka. Mamy nadzieję, że specjał Wam się podobał. A my widzimy się w następnym odcinku. Pa!